Arek raz dodał następującego tweeta, tutaj zacytuję. Nathan Nocnik coś gęsił do mnie na nagrywkach, dostał reprymendę, że mogę go tu wyjaśnić i już był w strachu, ła. Śmiejąca się minka. I chciałbym, żebyście panowie wyjaśnili tą sytuację, bo ty, Darku, powiedziałeś, że dostał reprymendę Nathan i Nathan też bym chciał, żebyś dokładnie tak było. Odpowiedział. Coś tam do mnie, kurwa, gęsił, że o, mogę cię wyjaśnić na konferencji. To powiedziałem mu, to możemy, kurwa, teraz tu wyjaśnić. I się zesrałeś, kurwa, taka prawda. Ja się zesrałem? Oczywiście, kurwa, głowa w dół, kurwa, uśmiech głupi i poszłeś, kurwa. Nawet Michał mówi, ty, gdzie ten, kurwa, nocnik? Gdzie on jest, kurwa? Ja skończyłem nagrywki, bo musieliśmy powtarzać. Zapytałem się, czy chcesz to wyjaśnić. Dobra, zesrałeś się i tyle, kurwa, podeszłem do ciebie, trzeba było się odezwać. Czemu się nie odezwałeś? Kiedy się nie odezwałem? Sam ci zadałem to pytanie. A ty powiedziałeś... No mówiłem ci, możemy wyjaśnić, i co? No i to co? Czemu nie wyjaśniłeś, no to czemu, kurwa, nie wyjaśniliśmy? No. To jest pytanie do ciebie. Ja ci to zadałem pytanie. Słucham? Kurwa. Nie mów słucham. Przed pojedynkiem, jeżeli przed ja mówię starciem do ciebie, możemy to teraz wyjaśnić, to trzeba było, kurwa, no to odejść do mnie wyjaśnić i mogliśmy już, kurwa, coś się napierdalać. No to chodź teraz to problemu, wyjaśnić, kurwa. No to chodź teraz to wyjaśnić. No to dawaj, tu nie ma problemu. Nie, dobra. To po prostu zróbcie. Nie, nie, nic się nie dzieje, ale no możemy, tak, chłopakom myśl zrobić face to face. No chodź, jeżeli, zróbmy face to face. Tak, zróbmy, Darek, chłopakom face to face. Tak. Dawaj, Daru. Darek, tylko bez luki, okej, okay, dawaj. Federacja sprawdziła, oczywiście przed chcę o to zapytać, czy Daro nie ma żółtych papierów. Bo ja nie chcę upośledzonych być, bo potem będzie drama jak z kamerzystą, czy coś w tym stylu. Nie, no zezwalamy na face to face. Gościu, ale ty jesteś, kurwa, chory, bo chodzisz do psychologa, więc odpierdol się ode mnie. Chcesz się napierdalać, to dawaj. No ja chodzę do psychologa i ze mną coraz lepiej, a stąd coraz gorzej przez to. Dobra, panowie, face to face, Darek, dawaj. To nie oznacza, że jest chory, bo teraz w tych latach 70% społeczeństwa korzysta z terapeutów. Przecież nie. Dawaj. Wybuziamy. Więc... Dobra, myślę, że ta walka to tylko kwestia czasu. Panowie, dziękuję bardzo. Darku, dziękuję za twoją obecność. Nathan, powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby być takim bogiem sylwetki jak ty, bo kurwa, motywuje się. Nie wiem, zapytaj ludzi. No podobno tego teścia bijesz. Nie wiem, a ty podobno trena bijesz. Ja? No. No co ty, chopie? Jak to? Słyszałem, nie, że... Nie, no dobra, no, ja, okej, okay, no dobra. Znaczy nie musisz się tłumaczyć, widać po tobie. I to a nie chodzi o sylwetkę. A skąd ty to o tym możesz wiedzieć? Głowę. To widzę, że masz doświadczenie w braniu środków dopingujących. Braniu środków, jeszcze raz powtórz, proszę. Co ty, kurwa, powiedziałeś? Co ty, kurwa, powiedziałeś? Ej. A co powiedział Nathan? Co powiedział Nathan? Kongo TV wjechało i od razu są dymy, kurde! Co powiedziałeś? Czyli Liga sam coś tam sapał kiedyś na Instagramie, widziałem. Nic nie musi nagrywać. Tylko nikt mu nawet nie odpowiedział na to, co sapał na mnie Szeliga kiedyś, widziałem. A co na ciebie sapał? Szczerze, nie wiem, coś mi się wyświetlił, jakiś shot na TikToku i to pominąłem, bo ja tak miałem taki okres, że jak widziałem, że ktoś o mnie mówi, to pomijałem. Szeli zaczepiałeś Nathana, czy nie? Szeli, zaczepiałeś Nathana, czy nie? Że ja go zaczepiałem? No. Czego zaczepiałeś? Nie, no, tylko wystosowałem normalne argumenty, jak to prokurator argumenty robi. Z wyzywaniem? Co? Argumenty z wyzywaniem? Z jakim wyzywaniem? Kurwa, no z jakim wyzywaniem? Obniście mikrofon. Co? A 1,50 m masz? O kurwa. Ej, a co ty masz do krasnoludów? Ale powiedz... Ty jesteś czarnoksiężnikiem, a nie krasnoludem. A co ty masz do wysokich, ty? Zostawcie mnie, kurwa! Ej... Chyba ci trochę ta Warszawa, kurwa, uderzyła do głowy i za dużo kryształów filozofów pierdalałeś. Nie, nie, nie za dużo, tylko chyba troszeczkę. Za dużo, kurwa, bo widzę po twojej mordzie, że ty jesteś wykrzywiany. Nie, troszeczkę. Jesteś wykrzywiany, kurwa, jak stary Menel. Jak stary Menel? No jak stary Menel no wyglądasz. Między 20 a 40 lat. No popatrz się, na siebie, jak ty wyglądasz, człowieku. A masz lustro? Jak to śmietnik popatrzę. Jebany. No ja chyba dzisiaj tylko... rano spojrzałeś w lustro... Znaczy widzę śmietnik, ale patrzę przed siebie teraz, wiesz? O, dobrze, o, chłopaki, widzę, że wrze. Do zobaczenia. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jeśli to jest zły pomysł. Do zobaczenia, no tak, nie ma problemu. To Bogdan mnie popraw, ale może zrobimy chłopakom face to face. Tak, chodźcie, zrobimy face to face. Zróbmy chłopakom face to face, skoro tak buzuje między nimi. Face to face! Równić, serio. Tak obiecaj, że nic nie uderzysz. On ma walkę i ma okulary. Chyba wziął do siebie tą moją taką radę i naprawdę chłop zaraz czwartą walkę będzie miał. Ja czuję naturalność. Ja, kurwa, czuję smród. Przepraszam. A myłem zęby. Jebie od ciebie... Kurwa, nie obrażaj batenów Fame. Nie,
ja pierdolę. Dobra, panowie, to spróbujcie jeszcze raz. Tak, tak, zróbcie, no. Już... Mikrofon, tylko mikrofon. Ja już widzę z mikrofonem, bo tu widzę, są potencjalni. Dajcie mikrofon, ja już mikrofon. Mam. Już tak, mam boksem. Shelly, ty gryź im wzrokiem, kurwa, patrz na niego. Za dużo trenu, kolega mówił. Nie, ja. Co, nie wytrzymasz chwilki? Testosteron się unosi za bardzo, nie? Buzujesz za bardzo. Przed hotelem, tak? Okej. Okay. Przejdźmy chronologicznie, to na początku do Alana. Alan, znasz warunki Amadeusza, na jakich może się odbyć wasz pojedynek? Teraz no, pytanie jest do ciebie. On jest samozwańczy, dla mnie on jest jakoś samozwańczy, tak samo jak Kasiusz, tak samo on się kurwa jakoś sam nazywa jakimś królem. Dla mnie to jest zwykłym kapciem, naprawdę, jak wcześniej powiedziałem. Ty nie jesteś, że... Kim ty jesteś, żeby sobie ustalać się reguły? Reguły to ustala federacja. Jestem ja powiem, dałem się wypowiedzieć? Chilwago. Więc te reguły ustala federacja, tak? Po to chyba są jakieś umowy w kontrakcie i tak dalej. A jeżeli chodzi o twoje reguły, to zróbmy tak. I tak powiem, jestem nawet pewny tego, że dostajesz dużo więcej ode mnie za walkę. Więc tak, zróbmy moja garza i na stół i twoja garza. I zwycięzca zabiera wszystko. Znaczy, ty mówisz, że federacja ustala reguły, to ty, kurwa, tańczysz im tak, jak oni ci zagrają, wariacie. To po pierwsze, to jak chcesz walki ze mną, to ja ustalam reguły i ty nie masz nic do powiedzenia. Nie, bo ja się wiesz co? Yes nie to. Or no. Nie, albo bo chodzi, tam są... No ale nie, bo jeżeli chodzi o federację, to jakiego zawodnika mi dają, z takim się bije. Powiedzieli Bandura, okej, okay, nie odmawiam zawodników, nie tak jak ty, że se kurwa biorę hejtera. Ej. 15 zawodników, kurwa, już odmówiłeś. Ja, 15 zawodników, skąd takie liczby? Ej, stary, nikt nie wiedział po pierwsze, że bomba jest słaba, ile w ogóle jest słabe, może ja jestem po prostu taki mocny. Jeśli chodzi o hejtera, to co, no ja uważam, że to będzie najciekawsza walka na tej gali, z prostej przyczyny. Ludzie od dawna chcą zobaczyć, kurwa, igrzysk i to będzie egzekucja w klatce i to jest w tym najpiękniejsze. I po tej egzekucji pójdę po was, kurwa, wszystkich. Znaczy, ja czekam, bardzo czekam. Ale ponownie. Ja ci mówię, jakie są warunki, ty albo je akceptujesz, albo tam są drzwi. A zresztą zabawne jest to, bo jak to tłumaczyłeś, mówisz, że nie masz nic do czynienia z boksem, co nie? Że o, tu jest tutaj bandury, płaszczyzna i w ogóle, ale kurwa gadasz, co ja najmniej nie mam jak do czynienia. Głota po najcięższych bojach w swoim życiu, kurwa. Ja nie mam nic do czynienia z boksu. Ja kocham tajski boks i mój K1. No wiem, ale mówisz, jakbyś całe życie po łbie zbierał. A ja kocham Ginolda. Dziękuję, kocham cię. Nic. Ja też go kocham. Dobrze, Alan, a powiedziałeś, że Amadeusz odrzucał bardzo wielu przeciwników. Czy możesz nam zdradzić, kogo mniej więcej odrzucił? Nie wiem, bo to się już wcześniej działo. Ja nie jestem w stanie przytoczyć, ale odmawiał przeciwników. A ty byłbyś otwarty na taką walkę z jego warunkami, czy kategorycznie się nie zgadzasz? Dlaczego całe życie on ma, odkąd tutaj jest, on ma ustalać warunki? Dlaczego nie, cały nie, czas nie. Fame idzie na jego warunki, a nie postawi chociaż raz, kurwa, pierdzielnie ręką w stół? Nie, tak nie będzie. My tu jesteśmy tak, federacją ale... i to oni są ustalają warunki. A nie przychodzi, kurwa, jakiś obsraniec, kurwa, i będzie tu te warunki ustalał. Ja rozumiem. Dobra, proszę pani, mogę już powiedzieć? Dobra. Kurwa, zapomniałem. Dobra, ja rozumiem twoje... Ale się zająknął, dziś nie mieli nic do powiedzenia. Rozumiem twoje... Mogę tylko coś powiedzieć? Oczywiście. Ej, słuchajcie, wyszedł nowy odcinek Bungie, Ginol zapomniał, także wbijajcie na kanał Bungie. Sprawdzajcie najnowszy odcinek. Dziękuję bardzo. Dzięki. A, już wiem, co chyba chciałem powiedzieć. Że to ty powiedziałeś na tym cage'u, że jesteś w 100% pewny. Mogłeś powiedzieć, że na 99%. O, właśnie o to chodzi, że... Skoro jesteś pewny, to udowodnij, że jesteś, kurwa, bohater, że jesteś Braveheart. Cały hajs na stole, bo jesteś pewniaczyk. Wjeżdżasz, rozjeżdżasz, zganiasz hajs. Jestem pewny, dlatego powiedziałem, kurwa, że kładę swoją garzę i twoja garza też. Ale co jeżeli moja garza? Ty kładziesz... Ale słuchaj, moja garza to może pewnie jest, nie wiem, 1/4 twojej garzy. Ale więc co ci szkodzi? No właśnie, ale dlaczego nie mam coś wykładać? Ty jesteś w 100% pewny, jestem w 99,9%. Ale ty samo chcesz tej walki, tak samo jak ja. Ale ja cię nie będę wynagradzał. Ale ja wiem, że ci wpierdolę. Nie, nie dostaniesz. Mi Fame będzie wynagradzał. Kurwa. O ciebie ja mam w dupie twoje pieniądze, gościu. Ale patrz, bo ty nie rozumiesz. Ja mi Fame będzie płaciło. Twoją karierę. Zjadę cię tak, kurwa. No to dawaj, kurwa, szmaciarzu, jeden, dawaj. Później dawaj, Ruro, jedna barda szana. Dawaj, Ruro. Dostaniesz wpierdol i zero wypłaty, kurwa. I do roboty, kurwa. Tak!
No co, akceptujesz czy nie? No mów, kurwa, ty się boisz. Przepraszam. Nie, nie jestem obstrajcy. No to akceptujesz! A co ty, kurwa, się bujasz, ty? A co ty, kurwa, co ty, kurwa? Ty? Ej! Właśnie, ty się tak zająkał. Ej, chłopaki, chłopaki, ja przyjmę tą walkę, jak mnie oznaczycie. Ale dobra, chłopaki, widzę, że między wami buzuje, to chciałbym zrobić face to face. Co wy na to? No, kurwa. Braveheart. The legend of the... Pamiętajcie, panowie, macie pojedynek za 5 dni. Braveheart. Halo. Panowie, krok jeszcze tutaj w tył. Chodźcie bliżej. No zobaczymy, kurwa. Nie, w dużych rękawicach, kurwa, bądź. Zobaczymy. Tu nie będzie, kurwa, małych rękawic. Znaczy, tu nie będzie dużych rękawic, to będą małe rękawice. No, w końcu, kurwa, no. Wyjdziesz w małych rękawicach, co? Do bandury też chodzą w małych rękawicach. Braveheart. No. Śmierdzielu nie jeden. Akceptuję, nie ma. Ale, a to, niuchałeś mi pachę, że wiesz, że, kurwa, śmierdzę, co ty pierdolisz? Bo czułem, jak to już, kurwa, stało. Ale to se chuchałeś pod nos, kurwa, to pierdoliło. Tobie się ósemka już psuła, ty. Ale bro, o kurwa. O kurwa. Nie zróbcie krzywdy Amadeuszowi. Ochrona. Dobra, spokojnie, Amadi. Amadi, masz walkę, kurwa, wyluzuj. Braveheart odkurwił jakąś manianę. Nie, Amadeusz, chodź jeszcze raz do hejtera. Alana. A to jest bransolety mi nie ściągnęli jeszcze, jak ci wykurwie z bransolety. Co to jest tam na ziemi? Alan, co ci wrzucili za kołnierz? To jest nuggets. Alan za... Kurde, jaka mu wrzucił? Magda Getsa. Jeszcze raz, panowie, na środek, dobra? Uważajcie na Nuggetsa pod nogami. Czekajcie, trzeba Nuggetsa uratować. Afera Nuggetsowa. Dobra. Możesz go kanapką rzucić, stary, jak chcesz. Nie ma problemu. Ja tak nie wiem. No mówię, że w ogóle nie kojarzę typa, no, Darolwem. No to może ktoś i pytał jakiegoś Darolwa. Nie, nie kojarzę w ogóle. Darku, to przedstaw się panu Jackowi. Nie mam powodów, o jego kojarzę. Darek, co sądzisz o tym, że pan Jacek Murański, no, nie zna cię? Walgo tam. Nie, no, pan Jacek na pewno mnie zna, na pewno widział moje filmiki, na które... Cała Polska. Także... A jak nie, to nie, możemy nie wiem, to nie rozumiem, dlaczego akurat nie moglibyśmy się skonfrontować. Wydaje mi się, że wiek podobny, przegrywa pan tak samo jak i ja. Aczkolwiek... Sorry! Aczkolwiek ja mam jedno zwycięstwo. Chciałbym, żebyście o tym nie zapominali. Cię pocieszę, tańculeby przez siebie przeszedł przez 10 sekund. No, także nie pocieszaj się, chłopie. Ale my nie mówimy o tańculi, my mówimy teraz... Ja mówię, że wypomniałeś... Ale po panu się też przeszedł. No, tak, przeszedł się, widziałeś to? No ja nie widziałem twoich filmików, a ty widziałeś te walki? Czemu pan nie patrzy na... Przecież widziałem twoje walki, kurwa, przecież dostawałeś na łeb cały czas. Ja nie chcę kontynuować tej rozmowy, no. To bez sensu. Dostawałeś na łeb, nawet ciosu nie umiałeś zadać. Kurwa. Przesady. Darku, a z jakiego powodu, oprócz tego, o których powiedziałeś, chciałbyś zawalczyć z panem Jackiem, jak w ogóle oceniasz Ja od razu mówię, że ja tutaj do pana Jacka jakoś nie mam jakichś takich, powiedzmy, złych zamiarów. Po prostu wydaje mi się, że walka na sportowo była bardzo fajna. Jesteśmy wiekowo podobni. Pan przegrał 2 pojedynki. Nic pan nie pokazał w tych pojedynkach. Darek przegrał 12. 11. Przepraszam. Jedno wygrałem. Ale
Wydaje mi się, że pan Jacek Murański jako osoba oczytana wykazał się w tym temacie ignorancją, ponieważ Darek jest z najbardziej znanym obecnie idiotą w całej Polsce, więc wypadałoby go znać, to po pierwsze, a po drugie, kurwa, no co, widziałeś jego walki. Zresztą chyba to jest pytanie retoryczne, dlaczego uważam, że Darek jest skończoną pizdą, ponieważ Darek się kładzie po ciosie. Jakby Darek, nie to, że nie ma jakiejś umiejętności, umie zadać low kick i tak dalej, Darek nie ma własności intelektualnej, no, ale bo ty, inaczej. A ty nie umiesz low kicku tak zadawać w ogóle. To czemu cię ochrona łapała, tak, jak się prawie wyjebałeś? Tak, kurwa, było widać twój low kick, kurwa. To było uderzenie pasikonika? A to czemu cię ochrona łapała tam z tyłu? Pasikonik. No, żeby cię, kurwa, nie zatłuc tam, pajacu. Ale ja ci proponowałem, że możemy sobie wyjaśnić przed hotelem i żeś stał jak pizda. Kiedy? Kiedy? Ostatnio, jak do mnie podszedłeś tam, co była za dyma na ostatniej konferencji. Coś ci się chyba przyśniło, kurwa. Weź obudź się już. Darek, jak ci EBEB nie napisał pan, wake to jest up, wake głupem. Up, wake up. Szanowni państwo, moje stanowisko jest takie. Przez Jacka pomawiany byłem ja. Pomawiany był Nitrozyniak. Pomawiane było dziecko Nitrozyniaka. A teraz został pomówiony Leksiu. Ja się nawet tego nie spodziewałem. Ja kończę tutaj kontrakt. W tym momencie dobiegła moja, mój, można powiedzieć, pierwszy sezon, dobiegł końca i nie wiemy, czy będzie drugi. I ja mam taką deklarację. Też przed chwilą powiedziałeś, że do mojej walki z Nitrozyniakiem nigdy nie dojdzie i bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. Uważam, że takie osoby jak Jacek Murański są potrzebne Freak Fightom. Są potrzebne, Jacek, ludzie lubią dymy. Ja to rozumiem, ja to mówiłem i dalej tak uważam. Natomiast ja już nie chcę brać w tym udziału, jeśli ty będziesz brał w tym udział. I dla federacja też niech podejmie decyzję. Czy na łamach jej... Czy federacja chce dawać głos takim ludziom jak Jacek, którzy wszyscy pomawiają. I jeżeli federacja już nie przedłuży kontraktu z Jackiem i nie będzie dostawał innych walk... Ja rozmawiałem z Nitrozyniakiem, zrobimy w 2023 u was walkę. To jest wasza decyzja, czy chcecie Jacka, czy chcecie nas. Natomiast jeśli Jacek zostanie, ja kończę kontrakt, nie przedłużam. Dobra, ja się wetnę na chwilkę, słuchajcie. Chciałbym poprosić na rozluźnienie atmosfery, bo ja też mam dla Jacka pewien plan. Prezydentura nie wyszła. Gdzieś Jacek zgubił te zaświadczenie o niekaralności. Nie wysłał mi, nie wiem, za podział, nie wysłał. Puśćcie proszę animację, bo ja mam plan. Ja mam plan, co Jacek może robić. Słuchajcie, Jacek, lecimy w kosmos. Pakujemy tak, flagę Polski, bo jesteś największym Polakiem oczywiście. List Carycy Katarzyny, żebyś mógł w kosmosie go czytać. Bluza z papieżem Kanye West. Lecimy dalej. Kastet, bo jesteś za męski, na rękawiczki nosisz kastety. Oraz dowód osobisty. Potem wytłumaczę, po co dowód osobisty. Jacek, słuchaj, pakujemy się i uwaga, uwaga, lecimy, powolutku lecimy. Jacek, jesteś w rakiecie. Rakieta to nie jest tylko to, co się wysyła do więzienia. Tak. W ogóle rekordzistą czasu w kosmosie był taki Siergiej, ale to nie ten Siergiej, który myślisz. Jacku, proszę, nie wymontuj z tej Tesli radia. Powstrzymaj się, mamy misję. Słuchajcie, jest takie powiedzenie, że to był mały krok dla człowieka, ale wielki ból dla zdeptanych jaj Jacka. I od dzisiaj na Księżycu, od dzisiaj, niedługo na Księżycu będzie też odcisk Jacka jaj, tak. Oprócz oczywiście pierwszego człowieka. Jacku, lecimy dalej. Jeżeli Jacek usłyszysz w radio, ksz, ksz, Houston, mamy problem, to nie odpowiada, jaki kurwa problem, zaraz ci zajebie. Spokojnie sobie lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj są sądy. Jak Jacek usłyszał, że w kosmosie są sądy kosmiczne, to powiedział, kurwa, tam też kogoś muszę pozwać. Tutaj czerwona planeta, ha, tfu, kurwa, na komucha oczywiście. Po drodze, tfu. Czerwoną zarazę. I dolatujemy powolutku do celu. Słuchajcie, lecimy, to jest Jowisz. Jowisz jest w opozycji, Jacek, to nie taka opozycja, jak ty myślisz. Niestety Jowisz przybliżał się do ziemi 30 lat, teraz zaczął spierdalać, ale trudno. Nie potrzebujemy tego Jowisza. Jesteśmy już prawie przy finale, kochani. Jacek, trzymaj się tam. To jest Uran. Tylko Jacek, tych pierścieni nie można oddać do Lombardu. I lądujemy bezpiecznie, spokojnie. I słuchajcie, no cóż, no, jeżeli Jacek zatankuje gaz z Uranu, będzie mógł zwiedzić całą galaktykę.
Nie musisz, Jacek, wracać jak coś, jeżeli tam będzie tak ciekawie. Chciałbym zaprosić wszystkich na zrzutkę, bo założyłem zrzutkę. Muran na uran. Słuchajcie, zbieramy pieniądze. Potrzebujemy jedynie 1 000 000 000 złotych. Jak się uda, to Jacek leci na uran. A jak się nie uda, to dzieciaki lecą na ferie. Pierwsze w życiu, więc wbijajcie, wpłacajcie i wysyłamy Jacka jako największego człowieka i największego Polaka oczywiście. Na misję w jedną stronę. Dziękuję.